Czy wiesz, że w Red Dead Redemption 2 na początku rzeki Deadwood Creek, tuż przed zamarzniętym wodospadem, gracz może odnaleźć zwłoki nieznanego mężczyzny? Obok jego ciała gracz odnajdzie także martwego konia i pełno toreb podróżnych, co pozwala wysnuć teorię, iż mężczyzna był podróżnikiem. Co ciekawe, na miejscu znajduje się również zamknięta skrzynia, w której kryje się ozdoba ze szpona jastrzębia. Warto ją zebrać do eku, gdyż zmniejsza ona szybkość wyczerpywania się rdzenia wytrzymałości podczas naciągania łuku o 30%. Wiedziałeś o tym? Obserwuj po więcej.